idziemy do przedszkola, jesteś zadowolona, tak? To jest takie mini przedszkole, już idziesz tu drugi raz, tak? Drugi rok. Moje dziewczyny idą wszystkie. Nie no, nie żartuję, tylko ta najstarsza zostaje. Zaraz wam trochę więcej o nim opowiem. Hej kochani, już odprowadziliśmy Lili właśnie do takiego mini przedszkola. I właśnie dzisiaj chciałam wam powiedzieć trochę o tym miejscu. Bo jest to taka alternatywa dla typowego przedszkola. Ale zanim o tym, chcę wam powiedzieć, dlaczego my od samego początku, jak słyszeliśmy, jak Lili się urodziła, to, że przedszkole i że zaraz pójdzie dziecko do przedszkola, a my mówiliśmy, że chyba nie bardzo nam się ta opcja podoba i szukaliśmy od samego początku czegoś innego. Ja wiem, że teraz mamy mają kredyty, że wszyscy nie mamy po prostu takiej opcji, takiego komfortu, że jedna osoba pracuje, a druga siedzi w domu i rzadko się tak zdarza. Dlatego rozumiem, że ktoś musi oddać tak naprawdę do instytucji przedszkolnej i czy ona jest fajna, czy nie, po prostu jest do tego zmuszonym. Ale jeśli nie jesteś zmuszonym i jeśli na przykład siedzisz w domu, albo na przykład potrzebujesz dziecko wysłać, bo idziesz na pół etatu, albo masz pracę zdalną i potrzebujesz sekundy spokoju, albo krótko mówiąc, siedzisz w domu, ale chcesz zrobić zakupy bez dziecka, no to oglądaj dalej ten odcinek, bo to właśnie jest o takiej jakby opcji i rozwiązaniu w tych właśnie sytuacjach. Dlaczego właśnie nam się ta instytucja nie podoba? Zacznę od takiej historii z mojego dzieciństwa, kiedy to moja mama, odbierając mnie z przedszkola, ale to już tak z zerówki, zobaczyła, że moja bluzka jest cała pokrojona. Zastanawiała się, o co chodzi. Otóż chłopiec, który siedział ze mną w sali, dostał nożyczki, bo wycinaliśmy coś tymi nożyczkami. No i zamiast kartki, to bawił się w krojenie mojej bluzki. To nie była jakaś wielka grupa. Wiem, że teraz są grupy 25 dzieci na jedną panią. Co jest po prostu dla mnie jakimś absurdem tak naprawdę, bo nie jesteśmy w ogóle w stanie zapanować, co właśnie nad tymi dziećmi, co te dzieci robią. To ja często przy trójce dzieci mam z tym problem, że coś mogą spsocić, a ja jestem, nie wiem, w pokoju obok, a co dopiero przy prawie 30 malutkich dzieci. To pokazuje, że może do różnych rzeczy, do różnych sytuacji niebezpiecznych dojść, które oczywiście nie powinny być miejsca. Te grupy są na pewno bardzo stresujące i ilość dzieci w grupie, że ta grupa jest tak duża i że pani, może każdy na nią mówi ciocia, Ania, Basia, niestety, ale ta ciocia nie jest w stanie ogarnąć tych wszystkich dzieciaków na tyle, żeby to dziecko czuło się przez cały dzień opiekowane, zajmowane. Kolejnymi sprawami takimi, które mogą gdzieś tam stresować, to jest jedzenie. A ja pamiętam, że nawet jak były super ekstra naleśniczki, to ja jej tak mówiłam, że nie i że B. I byłam zestresowana, bo pani mi kazała jej jeść. Tak samo jak jakieś leżakowania, które też słyszałam, że bywają takie no niespecjalnie miłe dla dzieci. Te wszystkie kwestie. I to, ile czasu dzieci się przystosowują tak naprawdę często do tego, żeby w tym przedszkolu siedzieć i zostać, skłoniło mnie do tego, żeby poszukać czegoś innego. Ale zanim szukałam czegoś innego, pomyślałam sobie, że podzwonię po przedszkolach i popytam się, czy moje dziecko może na przykład na 3-4 godziny pójść do normalnego przedszkola. Okazało się, że nie. Okazało się, że instytucja przedszkola jest tak zorganizowana, że są tam normalne zajęcia w konkretnych godzinach. Więc jeśli ja sobie chciałabym przeprowadzić dziecko nie na 8, tylko na 10, w tym momencie wchodzę w jakiś program, rozbijam ten program. No i tak nie może być. Druga kwestia to to, że po prostu jeśli bym chciała zebrać dziecko dużo wcześniej, to niestety, ale inne dzieci, które muszą siedzieć tam dwa razy tyle, no będą, zaczną myśleć o mamie, o tacie, o tym, że one też chcą wyjść. Więc dla tych dzieci i dla kwestii organizacyjnych rozumiem, że to jest niedobre. Dlatego wszystkie te miejsca przedszkolne, czy to państwowe, czy prywatne, odmówiły mi takiej opcji. Stąd też poszukiwanie
czegoś innego. I tutaj trafiłam na tak zwane klubiki, kluby malucha, miejsca, gdzie dziecko może przyjść na kilka godzin właśnie, gdzie nie ma stricte określonych zajęć. Nie ma tam też jedzenia, można, jest oczywiście przerwa na posiłek, ale posiłki, jedzenie przynosimy z domu, więc dziecko dostaje to, co lubi, to, co jest dla niego jakby dobre, smaczne i faktycznie będzie chciało to zjeść. Więc tutaj odpada nam ten stres związany z jedzeniem. Nie ma leżakowania, bo dzieci są bardzo krótko. Oczywiście program jest tak przygotowany, żeby dziecko miało i czas i na odpoczynek i na takie momenty, kiedy no, robimy jakieś takie rzeczy aktywne, na przykład na świeżym powietrzu. Organizowane są wszystkie możliwe świąteczne imprezy, jakieś karnawałowe i tak dalej, więc tutaj też to nie omija moich dzieci. Główną zaletą jest to, że dziecko jest po prostu krócej w tym miejscu, więc ja mogę przyprowadzić dziecko na mniejszą ilość godzin, w międzyczasie zająć się tą dwójką tutaj moich najsłodszych. Moje dziecko się wybawi, co jest dla mnie najważniejszą rzeczą, że ma kontakt z rówieśnikami. Bo to jest właśnie to, co jest gdzieś tam też zarzucane w edukacji domowej, że dziecko nie ma kontaktu z rówieśnikami i w tym przypadku właśnie ten kontakt ma, natomiast nie w takim zakresie, jak proponuje to przedszkole. Jest tutaj mała grupka, dwie panie, więc dziecko naprawdę czuje się komfortowo i te słowa siociu zaczynają mieć jakieś znaczenie, bo faktycznie dziećmi ma się kto zająć. Kończę gadkę. Ja Wam serdecznie polecam. Jeśli siedzicie z dziećmi w domu, jeśli idziecie na pół etatu, albo możecie kogoś na kilka godzin zostawić z dzieckiem, a potrzebujecie właśnie, żeby dziecko pobawiło się z rówieśnikami przez kilka tylko godzin, to szukajcie czegoś takiego jak takie kluby maluszka, klubiki w domach kultury, w jakichś innych różnych ośrodkach. Często coś takiego się pojawia i jest to na pewno takie fajne rozwiązanie. Na koniec Wam jeszcze powiem, ale to jest kwestia już taka płatna. Widzę, że otwierają się pomału takie klubiki na godzinę, że można zostawić na godzinkę, dwie. To są rzeczy płatne i tutaj u mnie w mieście też w kilku miejscach coś takiego jest, więc też dla takich osób warto jest się czymś takim zainteresować. My lecimy, tak? My lecimy? Idziemy puszczać bańki, idziemy się dalej bawić, wracamy do domu, robimy buziaki. Czekaj, z tej strony, bo ci słońce świeci. No. Zrobisz tam? 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 W kamerę? Robi takie. I tutaj rączką. Pa, pa! Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!